Hej, tu Wiki, a to są moje Insta historie. O, a to jest z moim pieskiem Majkiem. On jest tutaj troszkę mniejszy, ale no teraz jest troszkę większy, ale jest nadal taki słodki. Ja bardzo kocham zwierzęta, więc to jest właśnie mój piesek Majki. A w ogóle robiła, moja mama robiła to zdjęcie, bo jeszcze nie mam 13 lat i mi pomaga właśnie prowadzić Instagrama. Ale to zdjęcie mi się mega podoba, bo ja bardzo kocham zwierzęta, jak już powiedziałam. I to jest właśnie mój piesek Majki. A to jest zdjęcie z koncertu w ogóle z Wielkiej Brytanii, bo supportowałam Boris Melody. I było genialnie, widownie było tak super, tak się fajnie bawili. No czad, ja bardzo kochałam koncertować, więc to jest właśnie takie jedno zdjęcie. Właśnie z koncertów no, z Wielkiej Brytanii i supportowałam Boris Melody. A to są takie wspomnienia, takie super w ogóle z Eurowizji, to było w hotelu. I właśnie w tym dniu w ogóle miałam taki Euroclub, gdzie wszyscy kandydaci właśnie z innych krajów się spotykali i razem rozmawiali, więc to był dla mnie super mega dzień i się bardzo cieszyłam, więc właśnie na tym zdjęciu widać. I z flagą z Polski, więc no, to jest super. O, z moimi trenerami! Jej, z The Voice Kids. Tutaj była chyba robiona właśnie świąteczna ramówka, która była naprawdę super. I spotkałam moich trenerów. Nie wiedziałam, że tam w ogóle będą, więc to była taka fajna niespodzianka. I w ogóle tutaj Thompson ma takie zielone okulary. I to tak fajnie gra się z moim ubiorem właśnie tutaj, z taką stylówką, taką zieloną. Więc taki fajny spontan, tak fajnie było. A tutaj, kochani, byliśmy na próbie z Dominiką i z Pawłem na dorosłą szansę na sukces, na szansę na sukces. Kto wygra wystąpienie w Opolu. I właśnie mieliśmy tam przyjemność śpiewać tam Superhero razem z Dominiką. Taki duecik był super, możecie zobaczyć, jest na YouTubie. To było w Londynie, tak, właśnie na tej trasie koncertowej w Wielkiej Brytanii, gdzie supportowałam Barsu, więc to był taki dla mnie dzień odpoczynku, więc właśnie z mamą tam poszliśmy robić sobie zdjęcia. No i właśnie tak sobie zrobiłam zdjęcie przy tym takim kole. On jest w ogóle tak piękny i w ogóle Londyn jest w ogóle tak piękny, więc to jest właśnie takie zdjęcie, taka pamiątka. Ja w ogóle mieszkałam w Wielkiej Brytanii, więc tak się fajnie wraca do tych zdjęć, po prostu to jest mega przyjemne. A to było w Sylwestra. Właśnie wtedy miałam wywiad i pamiętam, że tak, miałam taki fajny pomysł, żeby zrobić sobie przy tych krzaczkach, bo tam było tyle śniegu, to było, w ogóle tam są takie ładne widoki, więc pomyślałam, żeby zrobić na takim niby białym tle przy śniegu, więc właśnie to jest zdjęcie właśnie z Zakopanego, Sylwestra. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle podoba występ Sylwestra, bo mi się bardzo podoba. I bardzo się cieszę, że w ogóle tam byłam, więc to jest właśnie zdjęcie z Sylwestra. Ale to jest właśnie takie zdjęcie z Natalią Oreiro, jest naprawdę super i jest bardzo fajną osóbką. Nie oglądałam Zbuntowanego Anioła, ale mama jest fanką, więc jak widziała, że Natalia Oreiro tam jest, to były krzyki, ale też sobie zrobiła zdjęcie, więc wszystkim się udało właśnie do Sylwestra. Tutaj jest właśnie zdjęcie z Kają. I dla mnie to zdjęcie jest bardzo ładne. Na planie teledysku mieliśmy tak super atmosferę, że tak się fajnie dogadywaliśmy. To jest w ogóle piosenka o tym, że nie tylko kobiety powinny się wspierać i że jesteśmy siostrami, ale że wszyscy po prostu powinni się wspierać i pomagać sobie nawzajem, bo to jest bardzo ważne dla mnie i dla Kai. I teraz po prostu mówimy to, bo to już nikt nie gdzieś, że nikt o tym nie myśli, więc my z Kają to poruszamy właśnie ten temat, żeby wszyscy pamiętali o tym, że powinniśmy się wspierać.